Witam serdecznie. Nagrywam ten filmik, gdyż po zjedzeniu muchomorka pojawiały się prawie że cały czas komentarze odnośnie tego, czy żyję, jak się czuję, czy wymiotowałem i tak dalej, i tak dalej. I czy miałem jakąś fazę. No więc tak. Moja przygoda z muchomorami zaczęła się 2 lata temu. Wtedy to jadłem muchomorki suszone i w tym roku postanowiłem do nich wrócić i sobie skonsumować surowych. Tak więc nie był to mój pierwszy muchomor. Na surowo był to 4. Więc co by tutaj mówić? Przepraszam, nie jestem zawodowym mówcą. No więc tak, filmik był nagrywany w sobotę wieczorem. W niedzielę go dodałem. Dzisiaj jest już poniedziałek, jak to nagrywam. I nie było żadnych komplikacji. Tak jak wspomniałem, dla mnie muchomor czerwony jest to grzyb leczniczy i bardzo fajnie się pod nim czuję. Czuję energię, czuję, że moje ciało się oczyszcza, regeneruje i to naprawdę jest coś potężnego. Nie wiem żadnych takich rzeczy. Zjadłem go właśnie wieczorem, prawie wieczorem w nocy. Co mogę zauważyć, że na pewno później miałem tyle energii, że poszedłem spać dopiero o jakiejś 7, a nawet i wtedy za bardzo nie mogłem zasnąć. Ale to był właśnie, to nie był pierwszy muchomor, to był już kolejny. Jak to ze wszystkim w życiu, z doświadczaniem, uczeniem się czegoś i tak dalej. Więc na pierwsze pytanie, czy żyję? Żyję. Czy były jakieś komplikacje i tak dalej? Nie. Ktoś się zapytał, czy tam wymiotowałem specjalnie, typu palce na język i tak dalej. Też nie. No nie było, fajnie po prostu. Pozytywne doświadczenie. I teraz pytanie, czy była faza? Nie, nie było fazy. Nie jem go w celu miecia, mania fazy. W celu bycia na fazie. Nie. Jak wspomniałem, jest to grzyb leczniczy i nie ma nic kompletnie wspólnego z fazą. Oczywiście, no jak to jest ze wszystkim, jak się wszystko przedawkuje, można mieć fazę nawet po herbacie czy po jabłkach, ale to kompletnie nie ma tutaj nic wspólnego z fazą. To jest grzyb leczniczy, grzyb, bym powiedział, święty. I można go spotkać w wielu różnych kulturach, religiach, malowidłach i tak dalej, jest przedstawiany bardzo naprawdę na całym, jakby na całym takim polu kulturowo-regionalnym jest przedstawiany w różnych miejscach. Jakich? To wystarczy, że ktoś sobie wpisze Amanita muscaria czy muchomor czerwony. Ja tutaj nie jestem teoretykiem, nie lubię za bardzo tam czytać takich rzeczy. No wiem, że to jest fajne, wiem, że to jest ciekawe, ale ja raczej jestem osobą praktykującą. Wierzący, nie praktykujący. Nie o to chodzi. Po prostu ja wolę doświadczać. I co tam? Jeśli miałbym jeszcze coś powiedzieć o właśnie jakichś nieprzyjemnych rzeczach, to gdy jadłem mojego pierwszego surowego, to skończyło się to na tym, że troszkę czułem takie uczucie przepełnienia w żołądku i w okolicach wątroby. I to tyle tylko, ale to było tylko wtedy, gdy pierwszy raz jadłem surowego muchomora. I to nie było nic takiego negatywnego, po prostu czułem takie przepełnienie, ale to można podpiąć do wszystkiego, po prostu organizm może musi się przystosować i tak dalej. Ale to też jest jeszcze całkowicie inna sprawa. Muchomor to święty grzyb, należy mieć do niego szacunek. Ja też jestem osobą, jaką jestem, żyję trochę inaczej niż normalny taki człowiek. Dużo czasu spędzam wśród natury, wśród lasów, chodzę na boso, przytulam się do drzew, jem różne zioła, piję herbatki, no takie, że tam, kurczę, jakieś medytacje, jogi i tak dalej, dużo różnych właśnie takich zajęć na wzrastanie swojego organizmu, jak też ala morsowanie, ala oddychanie, jak Wim Hof, który chodzi po górach i się hartuje, więc nie polecam, to może też
No nie no, przede wszystkim trochę się zagalopowałem już, nie wiem co tu mówić. Ja nagrałem filmik trochę tak dla pokazu, trochę dla rozrywki, pół żartem, pół serio. I to jest moje doświadczenie. Oczywiście na filmiku mówiłem, że można sobie chlapnąć wieczorkiem, ale oczywiście to w konwencji rozrywkowej. Trzeba mieć do tego szacunek, to nie jest zabawa, nie je się tego, aby mieć fazę. I naprawdę trzeba mieć doświadczenie, trzeba być osobą kompetentną, z otwartą głową, bo to nie jest zabawa i każdy człowiek też ma inny organizm i inaczej będzie to reagował. A ja właśnie dużo czasu spędzam z naturą i bardzo prawdopodobne, że mój organizm trochę inaczej działa, choć też nie odżywiam się jakoś specjalnie dobrze. Tak więc co? Odpowiedziałem na dwa pytania. Dużo tych pytań było, ale myślę, że to takie najważniejsze. Tak więc pozdrawiam, pozytywna energia i szacunek przede wszystkim do siebie, bo tu nie chodzi o jakieś fazy, jakieś zabawy i tak dalej. Chodzi o życie. Dziękuję.